Cześć, witajcie. Dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować porównanie wyświetlacza S2 i S3, ale nie pod kątem parametrów czy technologii wykonania, bo tu wszystkie różnice, wszyscy te różnice znamy, ale chciałbym Wam pokazać, ile treści mieści się na ekranie 4,3 cala, a ile na 4,8. Tak jak widzicie, mam tutaj wczytane wyszukiwanie wirtualnej polskiej na Google. Jest to, tutaj mam S2, tu mam S3 po prawej stronie. Jak widzimy, tutaj te zakładki kończą się na więcej i nie mieści ono się całkowicie na szerokości strony. Tutaj jednak widzimy, że jest to, ten wyraz jest cały pokazany. I dodatkowo, bo tu się pojawiły się kolejne, zróbmy więcej. Mamy mapy i filmy, więc częściowo już filmy widać, więc zdecydowanie więcej. Na długość również, tutaj nam się kończą informacje na temat wiadomości. Tutaj mamy jeszcze gry online. Strony są maksymalnie na dole zrobione, na samej górze, przepraszam. I teraz przejdźmy sobie już do samej wirtualnej Polski. No i w tym portalu, jak widzimy, wersji mini, czyli tej mobilnej, mamy tutaj, widzimy, że informacje kończą się na tragedii w szkole. Z drugiej strony widzimy o dwie informacje, prawie więcej. Na szerokość na pewno jest skalowana ta witryna do każdej szerokości, do takiej samej, żeby po prostu mieściła się na szerokość. Tylko długość zwiększa się w zależności właśnie od wysokości ekranu. W momencie, kiedy przejdziemy sobie do wersji komputerowej, to widzimy, że tych treści już znowu zdecydowanie więcej widać na Galaxy S3. Ponadto są one lepiej widoczne z dalszej odległości na S3. Na S2 widać, że te czcionki są jakby takie na siłę pogrubione troszkę. W S3 widać, że są trochę jakby no lepiej zrobione. Te obrazy, myślę, i reklamy są dokładnie w tych samych miejscach, z tego względu, że w tym samym momencie jest ta witryna załadowana. Dodatkowo no, ekran również jest na samym szczycie tutaj, więc powinno tak samo skalować. No i tutaj widzimy za reklamą tej marki odzieżowej jeszcze widać jakieś dodatkowe wiadomości. Kolejna reklama się zmieściła. Tutaj już tego nie widać. No dobra, a chciałbym Wam jeszcze pokazać, że mam przygotowane ustawienia pobrane. Aplikacje, które widać w menu. W przypadku S2 widzimy raz, dwa, trzy, cztery, pięć aplikacji. W przypadku S3 widzimy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem i pół aplikacji. Co oznacza, że no, dwa i pół rzędu więcej widać na S3 względem S2, jeśli chodzi o menu. Tak samo jeśli chodzi o same ustawienia, chociaż tutaj mamy drobne różnice ze względu na systemy, które tutaj są i różnią się na obu urządzeniach. W każdym razie, tak jak widać, za pozycją więcej. Na S2 widzimy jeszcze dwie dodatkowe pozycje, tutaj mamy je aż cztery. Oczywiście nie jest to jakiś wielki problem, bo możemy sobie zmniejszyć czcionkę w jednym i w drugim przypadku, żeby tych rzeczy więcej się mieściło na ekranie. No ale chciałbym Wam pokazać, że rzeczywiście ekran 4,3 a 4,8 cala robi dużą różnicę. Mimo tego, że no w gorszej technologii jest wykonany ekran S3, mieści się na nim zdecydowanie więcej, co oznacza, że jest bardziej przydatny do surfowania po internecie. Głównie mam na myśli tutaj strony internetowe. No łatwiej na pewno też się gra w nim w grach i aplikacje też na pewno łatwiej się nimi zarządza. Dobra, pozdrawiam Was. Cześć.